miała urodziny 11 i zobaczcie, pani zrobiła przepysznego torta, aż nie wierzę. Wszystko to jest z cukru zrobione i jadalne. To jest właśnie takie z filmu, który ogląda ona, animowanego. Ona miała 11 lat i miała małą imprezkę, została nam połowa tego tortu, ale jeszcze widać, jak on wygląda, wiesz, chciałam wam pokazać. Zobaczcie, jakie szczegóły. Liść, kwiaty, dziewczynka tutaj. Naprawdę piękne, że aż szkoda. Szkoda dotykać tego. Jej imię oczywiście dodała, Sofia. To jest ostatnie urodziny już były. Tutaj ma takie krople deszczu. Mam nadzieję, że widać tutaj, zobaczcie. I tutaj na liściu. Także naprawdę, naprawdę pod wrażeniem moja córka była bardzo zadowolona. Pięknie ten tort wygląda. Tort był kokosowy. Także bardzo, bardzo smaczny. Prawdziwe arcydzieło, że tak powiem. No i musiałam spróbować, ale zazwyczaj jem. Zjadłam kilka takich kawałków torta. Tym razem, mimo że był przepyszny, zjadłam tylko jeden kawałek. Także, no, jest postęp. Także 100 lat dla mojej córki, 11 latek. Prześliczny tort. No i połowy go nie ma. Zobaczcie, teraz najlepsza część. Tada! Także tak wygląda tort w środku. Niesuchy, bardzo, bardzo dobry, kokosowy. Już pewnie tutaj są dwa biszkopty przekładane obydwa. Jak widzicie. No tutaj wygląda, jakby był tort cały. Hej, witam was w kolejnym filmiku. Powiem wam, że dobra wiadomość, zaczynamy od dobrej wiadomości zawsze. Dobra wiadomość jest taka, że zaczynałam moją dietę w nowym roku, 80 kg i oczywiście jest taki filmik, na którym się ważę. I dobra wiadomość jest taka, że ważę teraz 77. Więc no nie mogę narzekać. Dobre i te 3 kg. Podzielę się oczywiście z wami planem na następny tydzień. Plan to nie znaczy, że dokładnie będę się go trzymać, tylko będę próbować się go trzymać. Zawsze mi dobrze jakiś plan, bo zdecydowanie wtedy no, powinniście schudnąć coś, niż jeżeli bez planu. Była już o tym mowa, ale teraz idziemy do sklepu i kupimy wszystko, co potrzebuję na ten tydzień, na następny tydzień. Przy okazji zawsze kupuję sobie te maseczki. Ważne jest, jesteście, jeżeli w szczególności jesteście na diecie, to taka fajna, odświeżająca maseczka na twarz. Ona jest naprawdę fajna, nawilżająca i chusteczki do wycierania twarzy, po prostu zmywania makijażu. Odwiedziliśmy także sekcję z owocami, bo dla mojej córki zawsze kupuję jakieś owoce do szkoły. I oczywiście cytrynkę do herbaty z cytryną. Uwielbiam zieloną herbatę. I moja córka wybrała jakiś melon, zawsze mówię, żeby sobie wybrała jakieś owoce do szkoły właśnie, najbardziej lubi maliny i oczywiście nie obyło się, żeby poprawić sobie humor. Oczywiście kupiliśmy bukiet kwiatów, zastanawiałam się właśnie nad kilkoma, względną cenę tak 8 funtów, więc te były najładniejsze, tak mi się zdawało, że te są fajne, takie róż, taki poprawi się humor od razu, jak ma się takie kwiaty. I tulipany już były w sklepach. To jest za 8 funtów te czerwone. Dajcie znać, które wam się najbardziej podobały. Te są piękne. I oczywiście kilka innych było. Naprawdę dużo wyboru było kwiatów. W takiej przystępnej cenie ja nie chcę wydawać za dużo. 8 funtów jest względnie. Nie ma to jak piękne kwiaty. Kupiliśmy, wybraliśmy te w supermarkecie. 8 funtów. To jest taki świeży bukiet kwiatów. Jak wstaniecie rano, śniadanko i takie piękne kwiaty w kuchni. Także myślę, że takie fajne, nawet wiosenne. Także muszę je obciąć, troszeczkę są za długie. I wsadzimy w wazon.
Także dzień dobry. Zaczynamy. No i tak wyglądają moje kwiaty. Zobaczcie, jakie piękne. Naprawdę poprawia mi humor od razu. Takie kwiaty. Koleżanka moja przychodzi i zrobiłam wafelki. Zobaczcie, i tak to dieta idzie. Jednego, dwa się zje, a potem zupka na kolację i już. Czasem małe rzeczy, a cieszą i robią różnicę w samopoczuciu, więc zrobimy sobie paznokcie. Jestem na diecie, więc myślę, że zrobi to trochę różnicę. Więc pokażę Wam, jak zrobione mam paznokcie. Za 3, 2, 1. Okej, tak wyglądają moje paznokcie. Powiem, że mogło być. Na walentyki zrobię sobie inne, całe czerwone, ale no, mogło być. Powiem Wam, że następnym razem nie będę robić takich świątecznych paznokci, tylko zrobię sobie coś takiego, co będzie przetrwa przez zimę, przez święta i okres sylwestrowy, a nie takie typowo świąteczne. Te są oczywiście takie inne, ale mogą być, powiem Wam, mogą być. Nie są aż tak wspaniałe, ale jest okej. Okay. Kupiłam nową patelnię, z patelni Tefala. Powiem Wam, że mam nadzieję, że jest dobry zakup, idę na dietkę i to są Tefala non-stick, czyli takie, co nie przywierają. Także mam nadzieję, ona jest troszkę mniejsza, ale wystarczy dla nas, dla małej rodziny, także myślę, że będzie ok. Wygląda super. Ok, zaczynamy od śniadania i żyję jak Kim Kardashian. Powiem Wam, idę do lodówki, wybieram sobie, który smak chcę na śniadanie szybko i nie mogę się, pierwszy raz nie mogę się doczekać śniadania. Będzie dzisiaj ten wcześniej jadłam, bardzo pyszny. Naprawdę dobry jest ten. Powiem Wam, jest z karmelem, ale nie jest za słodki. A dzisiaj będzie owsianka na całą noc. Powiem Wam, że już wszystkie składniki kupiłam, żeby sama zrobić właśnie moje owsianki w domu, ale ta jest właśnie z jogurtem naturalnym, z wiśniami albo czereśniami i z kawałkami czekolady. Chciałam Wam wcześniej pokazać, jak on wygląda. Zaraz Wam otworzę i pokażę. Także taki jest skład. Kawałki czekolady. Kupiłam też kawałki czekolady, bo one są bardziej naturalne niż normalna czekolada. No jak czarna czekolada prawdziwie, właściwie. I mam te składniki. Tych składników jest dużo, ale zrobimy zdrową wersję, więc śniadanko zaraz jemy. Idziemy na spacerek z Cassie do parku. To jest nasz ulubiony park. Cassie! Byliśmy na zakupach, ale na szczęście nic niezdrowego nie kupiłam. O! I idziemy karmić wiewióry. Karmimy wiewiórki, idziemy na spacer. O, jest wiewiórka. O! I poleciała. Dwie tutaj biegną. Yeah, put it down. Put it down, Cassie, on the floor. Yeah, good girl. What? Put your hand down. Put your hand down. No, 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 you're going to water. Ile radości i wiewióra nakarmiona. Idziemy teraz nad rzekę. To jest naprawdę pięknie. To the highs with the lows. Now I'm living my life and I'm doing just fine. Szybka przerwa na przekąskę. Jesteśmy nad rzeką, gdzie czas płynie powoli. Duży park. Idziemy dalej. Waiting for food, but I don't have any. Okay, i powoli już wracamy do domku ze spaceru, ale fajnie i przyjemnie. Okej, i mamy godzinny spacerek zaliczony na świeżym powietrzu.